Dzień dobry Państwu, nazywam się Eliza Michalik i w ramach projektu Fundacji NNO promującego odpowiedzialność społeczną zaprosiłam dziś do rozmowy panią Barbarę Labudę, działaczkę społeczną, byłą polityczkę, byłą ambasador Polski w Luksemburgu, działaczkę Kongresu Kobiet, mogę tak powiedzieć. I strajku kobiet i byłą działaczkę Solidarności i osobę, która się teraz zajmuje także rozwojem duchowym i rozwojem osobistym. Dzień dobry. Dzień dobry. Daj. Dziękuję za zaproszenie. Nie będziemy udawać, że jesteśmy na ty. I ja bym chciała nawiązać najpierw do tej ostatniej dziedziny, którą się zajmujesz. I tak sobie wczoraj przegadałyśmy, że dobrze by było porozmawiać o tym, na czym polega dobre życie, a zaczęłabym od sensu życia. Rzucam cię na głęboką wodę, ale wiem, że warsztaty też o sensie życia, które prowadziłaś na Kongresie Kobiet, cieszyły się tak wielkim powodzeniem, że autentycznie, proszę Państwa, dziewczyny, głównie chyba dziewczyny, pchały się po prostu drzwiami i oknami. Jak nie było już miejsca na sali, to stawały jedna na drugiej i zaglądały przez drzwi. Więc sens życia cieszy się popularnością. Tak, rozmawiałyśmy wówczas o celu życia. Sens życia, cel życia. Pierwsze pytanie zawsze, także dla ciebie, dla państwa. Dlaczego jesteśmy na ziemi? Co mamy tu zrobić? Czy ten pobyt nasz może on trwać 100 lat, 20, 50? Czy on ma jakiś sens wyższy? A może tak w cudzysłowie niższy? Bo nie wiemy przecież naprawdę, co jest wyższe, co jest wyższe, a co niższe. W sensie przeżyć, doświadczeń. Bo małe doświadczenia mogą służyć dużym doświadczeniom. I bardzo często to, co się wielkiego wydarza w naszym życiu, nie odbyłoby się bez drobnych, poprzedzających to przeżyć, sytuacji, doświadczeń, okoliczności. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak żyjemy, a nie inaczej? Dlaczego urodziliśmy się na przykład w Polsce? Dlaczego ja się urodziłam w Polsce? Dlaczego ty się urodziłaś w Polsce? A może nie ma to celu i sensu? Wydaje mi się, że wybieramy miejsce w jakimś sensie i dlatego, bo w tym miejscu mamy coś do zrobienia. I to jest to pytanie, na które sobie mamy odpowiedzieć, co mamy do zrobienia? Tak, co mamy do zrobienia dla siebie i dla innych. I to jest ważne, żeby na to odpowiedzieć? Tak, dlatego, że to jest taki nasza busola, azymut, a przynajmniej może się takim stać. Taką busolą, azymutem, nadawać kierunek temu, co robimy. Czasem zbaczamy z tej drogi i wtedy doświadczenia, a czasem ciało koryguje to, na przykład choroby. Tak zwane zbiegi okoliczności, jakieś ciężkie straty zmuszają nas do zastanowienia się nad tym, co dotychczas robiliśmy albo co powinniśmy w sobie zmienić, nie w innych. Musimy zacząć od siebie, jeśli chcemy innych zmieniać. A jak ty sobie odpowiedziałaś na to pytanie? Po co żyjesz? Po co żyję? Ja osobiście? Tak. Uważam, że z dwóch powodów głównych, ale jest bardzo dużo przyczyn, nazwałabym je pobocznymi. Główną przyczyną jest to, że mam coś zrobić dla siebie i dla ludzi wokół. W moim przypadku z całą pewnością to oznaczało doświadczanie, realizowanie wszystkiego, co jest związane z wolnością, z niezależnością i swobodą. To znaczy nierozumienie, nieodczuwanie i nie praktykowanie tych wartości, a to są wielkie wartości, wolność, niezależność, swoboda, niepraktykowanie ich w sposób wypaczony. I to jest trudne dla nas, dla ludzi, dla naszych dusz, dla naszych ciał, wszystko inne, jak siebie nazwiemy, w sensie istot ludzkich. Dla istoty ludzkiej jest to trudne nie zboczyć z drogi. A jaka jest ta właściwa droga, odkrywamy to przez całe życie. Dlatego to się wydaje trudne. Są jakieś wskazówki, które... Uważam, że bez przerwy mamy wskazówki. Mm-hmm. Więc po pierwsze, ale myślę, że wszyscy jesteśmy po to, żeby się rozwijać, mówiąc najkrócej. Różne cechy. Ja uważam, że lepiej rozwijać szlachetne, czyli cechy wyższej wartości, one wyższego znaczenia, czyli... Cnoty, jak mówił Arystoteles. Umiejętność wybaczania, szczodrość, umiejętność współpracy, współdziałania, szacunek dla innych.
walkę o coś dobrego, jeśli uznamy, że ktoś jest krzywdzony. Po pierwsze, nie krzywdzenie, tak jak uważają buddyści. Nie krzywdzenie innych. Oczywiście musimy się zastanowić, co to jest krzywda. A jak kiedy ktoś w tym momencie pojawia się krzywda? Aha. I druga rzecz, ciągle chcę odpowiedzieć na twoje pytanie. Tak. Oprócz zmieniania siebie, a przy okazji zmieniasz też innych i otoczenie, bo każdy z nas bardzo silnie oddziałuje na innych, nawet jeśli tego nie widzi, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co jest normalne i nie trzeba tu się obwiniać, na poziomach bardziej subtelnych. Poprzez samą obecność, czy wypowiadanie poszczególnych słów, czy zachowanie możemy też wpływać na innych ludzi. Więc ja uważam, że po pierwsze sama muszę siebie zmieniać i rozwijać i odkrywać co i raz nowe rzeczy, nowe pokłady tego, co warto zmienić, co warto poznać, co warto wzbogacić w sobie. Dzięki czemu też, mam nadzieję, wpływasz ty, ja, każdy z nas na wzbogacanie życia innych. Ale także jest takie jakby zadanie, które bym nazwała, nawet jeśli to zabrzmi górnolotnie bardzo, ale ja w nie bardzo wierzę, mianowicie uczestniczenie czy wpływanie na rozwój cywilizacji ludzkiej. Cywilizacja ludzka, która istnieje przecież od tysięcy lat, stworzyła różne wspaniałe rzeczy. Też podłe rzeczy. Prawda? Bo nasz świat jest zbudowany na dualności pewnej i na opozycji. Dobre, złe, piękno, brzydota. Ostatnio mam wrażenie, że zło dominuje, ale może to... Tak, bardzo często dominuje, bo bardzo wiele z nas poddaje się bardzo niskim cechom. Uczciwość, nienawiść i tak dalej. Ale chcę o tych dobrych rzeczach. Uważam, że także mamy obowiązek, znaczy ja tak uważam, nie wiem czy to jest prawda, uważam, że mam obowiązek przyczynienia się do rozwoju cywilizacji. Jak to mogę robić? Nawet jak to brzmi, jak mówię, górnolotnie, a nawet melodramatycznie. W ten sposób bym się zastanowiła, co dobrego ludzkość zrobiła. Można to robić na bardzo małym poziomie. Związanym z najprostszymi kwestiami świata. Nie niszczenie czegoś. Nie niszczenie kultury. Nie niszczenie przedmiotów. Dzisiaj jest bardzo ważna segregacja śmieci na przykład, ochrona planety. Można sobie znaleźć bardzo dużo zadań fantastycznych, one zresztą się wprost proszą, wpływają do naszego życia z prośbą, żeby się nimi zainteresować i otulić i przyczyniamy się wtedy do rozwoju cywilizacji. Uważam, że po co jesteśmy między innymi na Ziemi. Czyli mówiąc krótko, rozwój własny, wpływanie na zmiany w otoczeniu naszym, osobistym i społecznym poprzez nasze lepsze zachowania, nie gorsze, ale musimy sobie zrobić też jakby skalę czy zestaw tego priorytetów, co jest dobre, a co złe. Muszę cię wejść tu z pytaniem, bo też chodziło mi o takie skonkretyzowanie, że jeżeli ktoś nas słucha i sobie chce zadać pytanie, no dobrze, ale skąd ja mam wiedzieć, w czym ja się najlepiej sprawdzę? W sensie, co jest dla mnie tą drogą robienia dobra, dobrego życia? To jaka jest tu wskazówka? Co byś tak konkretnie poradziła tym osobom? Bo czasami ludzie myślą, no zrobiłbym coś dobrego, ale... Jeśli nie mają frajdy z tego, co robią, nie odczuwasz przyjemności, nie daje ci to dobrych uczuć, a za dobre uczucia uważam poczucie zadowolenia z siebie i z wykonanego zadania, to nie jest to dla ciebie. To poszukaj innego zadania. To jest bardzo prosta podpowiedź, która płynie z nas samych. Można to usytuować w splocie słonecznym, tak jak niektórzy, bo jako siedlisko, powiedzmy, taki symbol, czyli siedlisko uczuć, bo uczuciami nie można manipulować. Możemy manipulować czasem faktami, możemy manipulować myślami, ale uczucia bardzo trudno jest nimi manipulować. Czy jak mnie ściska odczuwasz, w dołku, to nie. Znaczy nie. Jak cię ściska w dołku, to oznacza, że czegoś w tym momencie się boisz. Albo coś cię stresuje. Stres i lęk nie są złe, jeśli umiemy je przekształcić. Więc jeśli coś cię ściska, czy mnie ściska, to się muszę... Ja się powiem, jak ja robię. Zastanawiam się, co to jest i co powinnam zmienić, żeby z tego mieć nieściskanie w dołku, czyli lęk, skurczenie, bo momentalnie się kurczymy, czyli przyjmujemy postawę lękową. I tylko, bym powiedziała, godnościową. Przy czym godności nie można rozumieć jako godność przeciwko komuś. Duma narodowa to nie jest dobre. Duma narodowa wcale nie jest dobra, bo ona jest przeważnie wymierzona przeciwko komuś.
No właśnie, to jest ciekawe pojęcie. Bo jestem lepszy, jestem lepsza niż ten, tamten, czy owanten, skądinąd. Karmienie ego konstruktami umysłowymi. Tego nie chcemy. Aha. Ego samo w sobie, ja uważam, że jest złe. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ono, gadałyśmy zresztą na ten temat wielokrotnie, bo ono pozwala nam tworzyć. Ego? Tak. Myślisz, ono pozwala nam przetrwać w sensie fizycznym, bo popycha nas do samoobrony. I pozwala tworzyć, bo popycha nas do tego, żebyśmy zrobili coś wyjątkowego, żeby się wyróżnić. Ale czasem, jak jest związane z osobowością, która jest, chce się popisywać, chce być, zwracać na siebie uwagę, chce się wyróżniać, samo w sobie to nie jest złe. Natomiast jeśli to ma oznaczać poniżenie innych i robienie czegoś kosztem innych, to wtedy jest to złe i wtedy musimy mieć światełko alarmowe, które na pewno się w nas zapala, ale my nie chcemy go dostrzec. Mówiąc krótko, uważam, że w nas samych, w naszym środku, we wnętrzu jest podpowiedź, którą drogą możesz iść. Zresztą widać to bardzo często, też o tym rozmawiałyśmy, w zachowaniu małych dzieci. Mhm. Bo dzieci bardzo często już widać, jakie mają imperatywy. Znaczy, jaka jest jakaś silna energia czy potrzeba, która je gdzieś pcha. Są dzieci, które są, lubią robić, nie wiem, rysować, a inne to niszczą. Tylko dorośli to często korygują, niszczą. Tak jest. Mhm. I cywilizacja to koryguje. I ci, którzy, czy te osoby, te dzieci, te dziewczynki, ci chłopcy, którzy lubią budować, oni nas nie niepokoją, czy one nas nie niepokoją. Natomiast te, które niszczą, osobowości, w których bardzo silnie już widać destrukcyjny ich imperatyw, charakter. Ale z takimi cechami też czasem się rodzimy, ale czasem i otoczenie wykształca, prawda? Bo ty mi mówiłaś o jakichś ciekawych badaniach. Tak. O tych cechach psychopatycznych. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć? A. No. Przypomniało mi się teraz, jak mówisz. Zlecił, to chyba o tym mówimy, tak? Że o mojej rozmowie z prezesem banku, jednego z banków, a później giełdy w Luksemburgu, tak, gdy byłam ambasadorką. Tak, tak, tak. Tak, poznałam bardzo miłych ludzi. Pan był prezesem od finansów. Giełdy, tak. Miłych ludzi od finansów. Tak, prezesem giełdy luksemburskiej. Jego żona była bardzo, bardzo miłą osobą, zainteresowaną sprawami duchowymi. Bardzo często z nią o tym rozmawiałam. Z nim też. Mhm. I kiedyś... mieli zresztą syna bardzo, bardzo sympatycznego, który zakochał się w Polsce. I w Polce. W Polsce i w Polsce. I to było i w Polsce, i w Polsce. I postanowili nauczyć się polskiego. To było niesamowite. Prosili mnie o książkę na temat Polski, historii Polski. Chcieli poznać po prostu nasz kraj, naszą cywilizację, nas. Jako osobowości, jako zbiorowość. Żeby też zrozumieć tą swoją synową. Mhm. I rozumieć, co dzieje się takiego dobrego w tym związku, tej pary. To było bardzo, właśnie to było wysokie, bym powiedziała, tak? Takie wyższe dusze. I on mi kiedyś opowiedział, że prezes giełdy, że stworzyli taki algorytm, który pozwala wyłaniać najbardziej sprawne osoby do pracy na giełdzie. I do spekulacji giełdowych. I teraz uwaga, proszę państwa. Tak, i to było, co mnie trochę zaskoczyło. Algorytm. I powiedział, że okazało się, iż najbardziej sprawnymi i najlepiej kwalifikującymi się do tego trudnego zadania są osoby z pewnym wypaczeniem mózgu, które polega na tym na co dzień. Można powiedzieć, że te osoby nie odczuwają empatii. Czyli rys psychopatyczny. Tak, tak można powiedzieć. I on powiedział, że to były najbardziej sprawne, ale mieli dylemat moralny. Ale to by i to się... można się zastanowić i samemu rozwiązywać na własny rachunek. Ale to by się zgadzało, jak tak o tym pomyślę, bo jak robisz interesy i zaczynasz za bardzo przejmować się ludźmi, no to nie zrobisz nie zrobisz kasy. A jak myślisz tylko o kasie i marzności ludzi, no to robisz ją skutecznie. Robiono z nimi testy, z tymi rekruterzy. Z tymi kandydatami, kandydatkami i część z tych osób wykazywała kompletny brak współczucia
dla osób, które przy okazji były krzywdzone. To znaczy, a musiałabym to długo opowiadać, to było bardzo ciekawe doświadczenie, które wykazywało, że pewna kategoria osób, ludzi na świecie nie jest w stanie zrozumieć, że poprzez swoje zachowania skrzywdzi ludzi, na przykład doprowadzi ich do bankructwa. I oni właśnie to robią. I oni właśnie to robią. I oni w ten sposób zarabiali. I ten prezes, a zwłaszcza żona prezesa, pytała mnie: Barbara, jak sądzisz, czy wedle twojego wyobrażenia, twojej filozofii jest to złe? Ja mówię, jeśli przyczyniają się do, owym językiem buddyjskim, nie jestem buddystką, ale to jest bardzo celne, co buddyści wymyślili. Mianowicie, jeśli przyczyniają się do negatywnej karmy, instytucji to same biorą jej część na siebie i będą ją musieli w jakimś sensie spłacić. Niech się zastanowią, czy chcą dalej tak robić, czy nie, bo mogą, ale nie muszą, mogą w inny sposób. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo stawiało pytania, w jaki sposób dalej prowadzić tą instytucję, bo nasz świat jest zbudowany w ten sposób dzisiaj, że giełda, spekulacje finansowe są bardzo ważne i popychają niektóre rzeczy do przodu, ale czasem przy okazji krzywdzą pojedyncze osoby. I możesz tak, mówiąc krótko, próbować budować ten zawód i swoje życie i swoje miejsce w nim, jeśli chcesz to kontynuować, że być może jest jakieś rozwiązanie, które połączy i etykę i zarobek, ale i szczerze, zysk. Bo o to cię właśnie chciałam zapytać, czy twoim zdaniem można to połączyć? Ja ci przerywam, często bardzo przepraszam, ale chciałabym po prostu z poczucia odpowiedzialności dokończyć tą myśl. Chodzi o to, żeby się zastanowić nad tym, jakie są konsekwencje moich wyborów i zachowań. One są w każdym zawodzie, każdym naszym. Wszystkim, co czynimy. Są jakieś konsekwencje dla innych ludzi, nie tylko dla mnie, bo zbierasz tą karmę, czyli buddyści to nazywają nieczystymi uczynkami. Więc można tak robić, tylko później są też konsekwencje dla ciebie tego, bo musisz odczuć to, co zrobiłaś. Chciałam zadać trochę inne pytania, ale do niego wrócę, ale teraz powiem o tej karmie. Wiesz co, ja mam problem z tą karmą, bo ja w nią nie wierzę. To znaczy ja uważam, że źli ludzie są absolutnie bezkarni. Tak jak obserwuję, to ludzie naprawdę krzywdzą innych ludzi, są bogaci, świetnie im się powodzi, zabezpieczają swoje rodziny. A ludzie, którzy nie myślą o pieniądzach, nie robią podłych rzeczy, są biedni. I potem jak przychodzi COVID, wojna albo autorytaryzm, to oni kończą źle. Oczywiście trochę to przejaskrawiam, bo są różne wypadki na potrzeby tej dyskusji, ale generalnie nie wierzę, że karma wraca. Co ty na to? Tak, ale bo widzimy to i to jest zrozumiałe, że tak myślisz. Tak, większość z nas... Nie znam złego człowieka, który by poniósł karę. Przeciwnie, wszystkim się udaje, a dobrze dostają w tyłek. I to, co widzisz, jest zrozumiałe i tak to wygląda w naszym krótkim odcinku życiowym, jednego życia. W ramach jednego życia... Uciekniesz mi w reinkarnacji teraz. W ramach teraz, jednego okay. życia tak to wygląda, ale nie zawsze. Ja sama widziałam przypadki ludzi, mnie to też męczy, podobnie jak ciebie i drażni, dlaczego źli zwyciężają, dlaczego jest tyle zła, dlaczego jesteśmy tacy niemądrzy, dlaczego jesteśmy tacy mściwi, dlaczego tyle przemocy, dlaczego tyle krzywdy i tak dalej. To są pytania, które mi się pojawiają prawie codziennie, prawda? W głowie, tak jak i wielu ludziom. Niestety nie wszystkim. Bo jak są pytania, to później próbujesz to zmienić, prawda? Więc jak nie pytamy, to też nie zmieniamy, bo nie widzimy powodu. Mówiąc jeszcze, ale wracając do tego, o czym powiedziałaś. Ja widziałam tą sprawiedliwość. Można ją nazwać karmiczną, czy inną ludzką, czy jakąkolwiek duchową. Wszystko jedno. Jestem osobą niewierzącą, ale mam właśnie własny system. Bez niego bym po prostu, nie wiem, czy bym przetrwała na ziemi. Bo być może bym uważała, że wszystko jest chaotyczne, głupie, a my jesteśmy ziarnkiem piasku maluteńkim, bezmiarze wszechświata i wszystko, co robimy, jest nielogiczne, irracjonalne, kretyńskie, niepotrzebne. Zadawalam się drobnymi, codziennymi rzeczami i później rzucam się w przepaść. Ja miałam takie przyjaciółki, które tak kończyły. A powiedz o tej sprawiedliwości, więc, którą widziałaś, bo to mnie zaciekawiło. Nie, to widziałam sprawiedliwość polityczną często. Znaczy ona się objawiała w życiu politycznym. Może się objawiać gdzie indziej, może się objawiać w finansach, może się objawiać w obyczajowości i tak dalej. Czyli wierzysz w to, że zło nie popłaca jednak? Uważam, że zło, to zabrzmi być może okropne, że zło spełnia niestety swoją potworną funkcję czasem. Jaką? Wysławia nam, dlaczego jest dobro.
bo byśmy nie wiedzieli o tym w ogóle. Dlaczego jest dobro, dlaczego jest ważne, dlaczego jesteśmy do niego, na przykład ty, dlaczego jesteś do niego tak przywiązana, dlatego tak się wścieka, że ktoś jest podły, mściwy, małostkowy, niewybaczający, jak tak pięknie jest być dobrym. Czyli jeżeli a skąd wiemy, że jest to dobro? Podrzuciłaś właśnie trop, jeżeli nas wścieka zło, to jest to trop dla nas samych, że jednak jakieś że nasze wartości zostały naruszone. Tak, ja uważam, że jak się zbierze pewna pula jakichś zachowań, to one po prostu jak prawie, że różdżka magiczna jakby zadziałała, to się rozpływa. Było przecież strasznie dużo zła w czasie II wojny światowej. To był czas wielkich okrucieństw i on się skończył. Skończył się dzięki oczywiście wysiłkom ludzi. Historia się prawda? Znowu toczy. Którzy się postanowili współpracować i rozprawić się ze złem. A mogło to trwać i trwać do dziś, tak jak jest. Zobacz, w Korei mówię o sytuacji politycznej, sytuacji okrucieństwa systemowego w Korei Północnej. Na Kubie dalej trwają systemy straszne i tyrańskie. U nas gdzieniegdzie też. My też czasem się z tym stykamy, prawda? Z jakąś tyranią ludzi, tyranizowaniem umysłu, tyranizowaniem poglądów, przymuszaniem do przyjmowania cudzych postaw jako swoje, doktryn, dogmatów i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest między innymi po to, żebyśmy, przepraszam, zabrzmi to okropnie, ale żeśmy trochę się jednak trenowali. Jak mogę wiedzieć, że czy ty, czy ktokolwiek z państwa, prawda, mogę wiedzieć, że potrafisz być wojowniczką, że potrafisz, co, jeśli nie masz okazji tego popraktykować. Ja właśnie nie chciała być wojowniczką, tylko mieć święty spokój w dobrym, poukładanym świecie, ale... I do tego też masz prawo. Każdy z nas ma prawo do świętego spokoju. Chcę cię zapytać o coś, co powiedział... Ale przepraszam, ale czasem cel twojego ukryty w jakimś sensie, niewidoczny, nienapisany na czole, sens twojego życia być może pcha cię do tego, żebyś nie miała świętego spokoju, tylko właśnie, żeby być wojowniczką. Mam niestety podejrzenie, że tak jest w moim przypadku. I wtedy, jeśli masz taki cel, to muszą się pojawiać okoliczności, które sprawią, żebyś trenowała tą wojowniczość. Sartre chyba o tym mówił, że to, czemu się sprzeciwiamy, bardziej nas określa niż to, z czym się zgadzamy. I mi to się wydało, pamiętam jak to czytałam, bardzo ważne, że właściwie zgadzamy się na wiele różnych rzeczy z różnych powodów, czasem dla świętego spokoju, machamy ręką i to niewiele o nas mówi. A rzeczy, którym się naprawdę sprzeciwiamy, dużo o nas mówią. I tu chcę cię zapytać, dlaczego mam takie wrażenie, że bardzo wielu ludzi zgadza się na rzeczy, na które się nie powinni zgadzać. Z czego to wynika? Czy ludzie nie boją się wystarczająco? Czy ludzie tego nie widzą? Czy ich to nie dotyka? Czy zastanawiałaś się nad tym? Mówię też o polityce, ale i o różnych sprawach społecznych, a czasem w prywatnym życiu, przemoc na przykład. Czemu? Po pierwsze, większość z nas jest lękliwa, więc boi się wyzwań i sprzeciwienia się czemuś wprost. I to widać na co dzień. Ludzie są bardzo często bierni. I dlatego ich kopniakami, przepraszam, kopniaki dostają bardzo często od życia, żeby wyskoczyć, żeby ich zmusić nas do porzucenia tej bierności. Poza tym jesteśmy egoistami, czy egoistkami często. Bardzo wiele z nas wolimy właśnie swoje małe, wygodne życie, niż zmienianie, a zmiana powoduje zderzenie i naszych nawyków, i pewnie jakieś niewygody. Więc te zachowania bierności, to się łączy też z bezdusznością, ze znieczulicą, można iść dalej, a później już z okrucieństwem. Najpierw jesteś... Czy to postępuje? Tak. Najpierw czegoś nie widzisz, nie dostrzegasz rzeczywiście, później celowo, a potem ci się to podoba, że to zło, co się dzieje i w tym uczestniczysz. Więc to jest też oswajanie nas ze złymi rzeczami, dlatego trzeba im się sprzeciwiać bardzo szybko, bo inaczej mamy tendencję, tak jesteśmy skonstruowani. Czyli przy pierwszych objawach zła reagować, nie czekać aż narośnie. Aż ta spirala, bo później już nie wiadomo, gdzie ta spirala, ten drucik się uderzy, w oko, w plecy, więc i to jest taka, mówię o zachowaniach społecznych, ta spirala społeczna. Więc zgadzanie się, ja myślę, że trzeba reagować natychmiast. A jeśli się tego nie zrobiło, no pytam też o naszą sytuację, w jak jesteśmy społeczną, polityczną. Jeśli się nie zareagowało od razu i nie ucięło tego w zarodku, to potem wszystko stracone? Nie, ale będzie to czasem dłużej trwało. Ja uważam, wszystko można odbudować. Właśnie na tym między innymi polega
taka piękna cecha zbiorowości ludzkiej, że potrafi, po pierwsze się podnosi zawsze z upadków, z porażek, przynajmniej część z nas, jeśli przetrwa, przeżyje fizycznie i przetrwa psychicznie, a dwa, potrafimy wszystko odbudować. I okazuje się czasem, ta, od tego zła jest taka jakby odskocznia, no, trampolina, odskakujemy. Czyli jesteś optymistką. Ile wspaniałych rzeczy się rozwinęło po II wojnie światowej, co nie znaczy, że dobrze, że była wojna. Że dobrze, nie o to chodzi. Chodzi mi o tą piękną cechę w ludziach. Właśnie, że się zastanawiają nad sobą. Że, zresztą podobnie jak ty, zastanawiamy się nad nami, zastanawiamy się, co robimy źle, co robimy dobrze, co możemy zrobić lepiej, czego nie trzeba robić. Na czym polega wspieranie ludzi, służenie im, ale nie w sensie bezmyślnego służenia na dwóch na paluszkach i pochlebstwa, tylko wspieranie ludzi. W tym, żeby byli dobrzy, żeby się mogli rozwijać, żeby mogli czynić rzeczy pożyteczne i wartościowe, piękne i szlachetne. Tak, ja wiem, to brzmi to bardzo, bardzo, bardzo tak patetycznie, ale ja w to wierzę. Po prostu uważam, że spotkałam tak strasznie dużo dobrych ludzi, więc mi trudno uwierzyć, że zło się opłaca wyłącznie. Ja uważam, że dobro, jeśli używamy słowa opłaca. No, zależy właśnie, co rozumiesz przez opłaca. Tak? Ja bym powiedziała, że nas wzbogaca. Czyli życie bardziej wspaniałym, pięknym, szlachetnym. Chce ci się rano wstać. Chcemy się rano wstać, bo poznaję bardzo fajnych ludzi. Też chcę państwu dać jakąś nadzieję po tej rozmowie, a nie zostawiać państwa z takim wrażeniem, że jest do niczego i nic się nie da zrobić z niczym, bo da się dużo zrobić pewnie. Tylko co, długi marsz, proces? No czasem długi, a czasem krótki, naprawdę. To z Solidarności chyba jeszcze pamiętasz, że czasem iskra. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że iskra wystarczy czasem. Tak, jednego dnia się wydaje, że jest źle, a drugiego dnia nagle wszystko się zmienia. Tak bywa. Tak następuje jakaś kumulacja uczuć. Ja myślę, że bardzo często ludzie do czegoś dojrzewają, a nasze dojrzewanie ludzkie trwa dość długo. I zrozumienie procesu, w którym uczestniczymy, i zastanowienie się, jak mamy to zmienić. Bo tu przychodzi czasem podpowiedź. I tu stawiam kropkę. Barbara Labuda, dziękuję bardzo za rozmowę i państwu także dziękuję. Do zobaczenia.